Friend Zone. Kawera to nie Romer. Jeśli jeszcze ktoś mi kurwa tak powie, to normalnie rozpierdolę mu łeb. Kawera to jest tylko Romer. Naprawdę, jeśli spróbujesz zagrać nią na kurwa punkcie, to nie rób nigdy więcej tak. Naprawdę, proszę cię. A witamy w mojej ocenie oraz omówieniu Kawery. To nie jest tutorial, jak mówiłem, tu opowiem tylko jak ja gram Kawerą i jak myślę, że powinno się grać Kawerą. Kawera jest z klasy S, czyli tej najlepszej, w defensywie oczywiście. Kawera jest kobietą, najprawdopodobniej, bo po twarzy nie da się poznać, bo ma pomalowaną jakimś gównem. Kawera posiada pistolet PRB, tak zwany Luzion, który tak naprawdę Luzionem nie jest, tylko PRB, z dodanym tłumikiem customowym Kawery. I tak w tym filmie robi Ace'a. No i on ogólnie robi 99 damage'a na bardzo blisko, więc jest zajebisty. Ogólnie Kawera uwielbiam tylko za to, że ona jest po prostu mobilna i za to, że jak próbujesz nawet kogoś baitować, to zbaitujesz go raczej, nie? Ale na pewno nie dźwiękiem stóp, bo zaraz zobaczycie, że dźwięk stóp u Kawery, jak używa umiejętności, a nie używa umiejętności, jest dość taki, że tak powiem, dość się zmienił po tym patchu, który był. Ale jak gracie, to kule, które wystrzeliwujecie, no to on raczej... W sensie, że ambient gry i kule, które są na Battlefieldzie, to... No to wszystko to zakłóca, ale ogólnie lepiej to działa. Więc dobra, teraz zobaczycie jak brzmi Kawera chodząc z umiejętnością i bez umiejętności, więc widzimy się zaraz. Więc tak, dzięki wam wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym takim odcinku. Następny odcinek, nie wiem z kogo będzie, możecie stawiać wszystkie swoje propozycje w komentarzu. Na pewno je przeczytam, na pewno, to nie był sarkazm, na pewno je przeczytam. Dzięki wam za oglądanie i ogólnie tak, różnica jest mega widoczna, słyszalna, no dokładnie. No więc dzięki wam wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym takim odcinku. Dzięki.